Jak zaktualizować nasz system z Windowsem 10 do Windows 11? W tym celu klikamy Start, Ustawienia, Aktualizacje. Jeżeli pokaże nam się taki komunikat, że ten komputer nie spełnia obecnie minimalnych wymagań, oznacza to, że mamy za słaby procesor lub nie posiadamy wystarczającej ilości pamięci RAM, rekomendowane jest 4 GB, lub nie posiadamy funkcji TPM w naszym komputerze czy laptopie. Jeżeli jednak nasz system spełnia minimalne wymagania, będziemy mieli komunikat, że na tym komputerze osobistym można uruchomić system Windows 11. Klikamy Sprawdź aktualizację. Czekamy chwilkę. I mamy taką opcję jak Pobierz i zainstaluj. Klikamy. Akceptujemy licencję dotyczącą nowego oprogramowania. System zaczyna pobierać Windows 11. Przyspieszę troszkę ten filmik, gdyż może to trwać w zależności od szybkości naszego komputera, od szybkości łącza, od pół godziny do godziny. Jak system się pobierze i zainstaluje, zostaniemy poproszeni o ponowne uruchomienie komputera, więc klikniemy przycisk Uruchom ponownie. Komputer kilkukrotnie się zrestartuje. Należy pamiętać, że podczas instalacji systemu nie wolno go wyłączać z prądu ani restartować, gdyż może spowodować to awarię systemu i komputer nie uruchomi się. Należy po prostu cierpliwie chwilę poczekać. Po chwili zostanie wyświetlone okno do logowania. Podajemy nasze hasło użytkownika, jeżeli takie mieliśmy. Po chwili pokaże nam się pulpit. Jak mieliśmy zainstalowane jakieś gry, programy, wszystko powinno być na swoim miejscu. Tak samo nasze pliki, zdjęcia, muzyka. Nic nie powinno zniknąć w trakcie aktualizacji. To tyle w tym poradniku. Jeżeli to nagranie okazało się przydatne, daj łapkę w górę, zostaw suba. Do usłyszenia następnym razem. Cześć.